poniedziałek w radomskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu gościł Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Członek rządu Mateusza Morawieckiego ogłosił przyznanie Radomskiemu Uniwersytetowi Technologiczno-Humanistycznemu 11,5 miliona złotych w ramach subwencji. Jestem przekonany, że te 11,5 miliona złotych subwencji przyczyni się do tego, że wszystkie problemy, które rzeczywiście były diagnozowane, będą szybciej rozwiązywane. To jest poważny zastrzyk środków finansowych. Docelowo środki te mają wesprzeć kierunek lekarski, który musi radzić sobie z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wiemy, że były rozmaite problemy, którzy ich nie ma na początku swojej działalności. Jest 12 takich kierunków lekarskich, które są pod nadzorem ministra edukacji i nauki. Nie liczę oczywiście tych, które są w uniwersytetach medycznych, które są pod nadzorem ministra zdrowia. Humorystycznie ministrowi podziękował poseł Marek Suski, który był niezwykle wdzięczny za wsparcie radomskiej uczelni. Bardzo się cieszę, że mogę to zakomunikować, panie ministrze, tutaj. A ja bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze, bo to święty Mikołaj, szczodry w tym roku dla naszej uczelni. Dziękuję bardzo. No nie tyle święty Mikołaj, co podatnicy, którzy wygenerowali te środki i które można przekazywać na ten cel. Jesteśmy przekonani, i to jestem po rozmowach z panem premierem Mateuszem Morawieckim, że w dobie pandemii koronawirusa i tych widocznych również deficytów kadrowych w całej Polsce, wspieranie kierunków lekarskich jest absolutnie w żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej. Na ten moment nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób zostanie zagospodarowana kwota przeznaczona przez ministerstwo. Wiadomo jednak, że środki te pozwolą na podniesienie jakości kształcenia na Radomskim Uniwersytecie. Myślę, że wszyscy będziemy się cieszyć i ten kierunek lekarski będzie chlubą Uniwersytetu Radomskiego, no, co oczywiście liczymy i czego życzymy też nowemu rektorowi. Po konferencji prasowej minister wraz z posłem Suskim udali się na wizytację Radomskiego Uniwersytetu. Jeszcze przed przyjazdem do Radomia minister Czarnek spotkał się z rektorami lubelskich uczelni. Dla porównania, lubelskie uczelnie otrzymały od ministerstwa łącznie 75 milionów złotych.